Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, CryptoMasters. Giełda BitBay wielkimi krokami przenosi się na Maltę, czy przeniosła. No, proces trwa, można powiedzieć. No i trzeba zadać sobie pytanie, co to oznacza dla Ciebie, dla użytkownika giełdy BitBay, lub czy warto dalej założyć sobie konto na BitBayu na przykład. No bo jak obserwujesz moje filmy na przykład, to wiesz, że zawsze w opisie daję informacje no, z linkiem do rejestracji na BitBayu, to jest link polecający, referencyjny, czy też afiliacyjny. Więc pytanie, czy dalej warto, skoro BitBay na przykład jest na Malcie, a największa giełda, czy jedna z największych Binance też jest na Malcie, to czy jest sens w ogóle rejestrować się na BitBayu albo używać BitBaya, skoro Binance ma na przykład więcej kryptowalut? I co trzeba zrobić, jeżeli już masz konto na BitBayu? Zanim odpowiem na to pytanie, to przypomnę, że niebawem prowadzę webinar o kryptowalucie EOS, o tym, co się nowego w niej wydarzyło. Bardzo dużo się tam dzieje i myślę, że warto wiedzieć o tym wszystkim. Także link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Możesz tam sobie kliknąć i się na niego zapisać. No i dobra. BitBay przechodzi na Maltę, to już wiemy. I co to oznacza dla użytkowników? W zasadzie niewiele. To jest pocieszająca informacja. Oczywiście nie ma żadnych opłat w związku z tym, nie ma, nie wiem, jakiejś kary. Nie trzeba się dodatkowo weryfikować. Jeżeli byłeś zweryfikowany na polskim BitBayu, to automatycznie jesteś zweryfikowany na maltańskim BitBayu. I tak naprawdę jedyne, co trzeba zrobić, to zalogować się do BitBaya i kliknąć zgody, które ci tam wyskoczą. Ja zgadzam się na migrację oddziału maltańskiego, ble, ble, ble. I tyle. Okazuje się, że niektórzy się niepokoili, że firma BitBay na Malcie się nie będzie nazywała BitBay, tylko jakoś inaczej. Ja nawet nie sprawdzałem jak, bo mnie to, szczerze mówiąc, nie interesuje totalnie. Osoby, które nigdy nie prowadziły biznesu, mogą nie wiedzieć, że firma, nazwa firmy, a marki, nazwa marki, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Co oznacza, że Mercedesa wcale nie musi produkować firma, która się nazywa Mercedes, tylko może się nazywać równie dobrze Franek Ziutek i tyle. Więc tutaj nazwa nie ma znaczenia. Zresztą Mercedesa chyba nie produkuje firma Mercedes, tylko Daimler AG. Także tak to działa i to jest normalne, więc tutaj absolutnie nie ma powodów do obaw, jeżeli się martwiliście, że tu jest jakiś wałeczek, bo firma się nazywa inaczej niż giełda i może coś nie gra. Nie ma najmniejszego problemu. BitBay to jest marka. Nie musi być nazwa firmy taka sama. No i co tutaj się dzieje? Na BitBay Malta już możecie wpłacać złotówki. I wypłacać, ale również wpłacać euro i dolary. Jak ktoś chce i potrzebuje, robi jakieś arbitraże, przerzuca środki z jednej giełdy na drugą. Wszystkie rzeczy, czyli wpłacanie, wypłacanie kryptowalut można na BitBay Malta będzie robić zawsze, wpłacanie na Poczcie Polskiej i wypłaty z bankomatu. To jest bardzo dobre. Natomiast na polskim BitBayu wpłacać złotówek i wypłacać już nie można, no bo można było do końca maja. Euro, dolarów też nie można. Wypłacanie krypto, wpłacanie złotówek na Poczcie Polskiej i wypłata z bankomatów do 17 września z gwiazdką, że termin może się wydłużyć. Chodzi o to, że oni nie chcą skrócić tego terminu, żeby nikogo nie stresować tutaj, tylko że może będzie trzeba wydłużyć, bo jeżeli giełda ma 800 tysięcy użytkowników, no to może się okazać, że na przykład 100 tysięcy osób nie zrobi tego wszystkiego, co mają zrobić do 17 września. No trochę by to źle o nich świadczyło, że się nie zainteresowali swoimi środkami przez tyle czasu. Ale rozważają po prostu, że może to jeszcze potem jakoś wydłużą. Pewnie woleliby nie. Także w zasadzie nic specjalnego nie trzeba robić. Logujesz się na BitBaya i tyle. Zatwierdzasz zgody i gra. I możesz normalnie sobie wpłacać i tak dalej. Jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś ma stałe zlecenie w banku, czy stałe zlecenie, albo masz zapisanego odbiorcę, typu BitBay Polska, masz tam zapisany numer konta i zawsze przelewasz na ten sam złotówki, to sprawdź, czy BitBay maltański ma to samo polskie konto złotówkowe, bo raczej nie. Także zresztą to jest w ogóle stara dobra zasada, że na giełdy, obojętnie czy przelewasz złotówki, euro, dolary, czy też przelewasz kryptowaluty, na przykład bitcoina, to nigdy nie zapisujesz tych adresów jako stałych odbiorców, tylko za każdym razem, każdorazowo przeklejasz te adresy i sprawdzasz. To jest ważna zasada, bo pamiętaj, nawet jak przelewasz bitcoina na giełdę Binance i przelewałeś już 10 razy, to nie rób sobie tak, że masz skopiowany adres ich portfela. Bo co, jeżeli w tak zwanym międzyczasie zmienili ten adres
i wyślesz na poprzedni. I ja znam ludzi, którzy wysłali, no akurat nie na Binance, ale gdzieś tam na chyba na Coinbase'a czy na Bidrexa. Bidrex w międzyczasie zmienił dane portfeli, no i się okazało, że nie uznali przelewu, a tam szło na przykład kilkanaście eterów. Mimo, że pewnie dalej mieli dostęp do starych portfeli, no ale stwierdzili, no co, twój problem, wysyłałeś nie tam, gdzie trzeba, więc to jest jedyne, co trzeba zrobić. Wchodzisz na BitBaya, logujesz się, klikasz zgody, a następnie, jak będziesz przelewać środki, no to kopiujesz aktualny numer konta i tyle. I można dalej używać. Czy warto używać BitBaya? No warto, ponieważ jest to jedyna giełda kryptowalut, na której możesz kupować bitcoina za złotówki. Także do tego teraz już będzie pod jurysdykcją maltańską, czyli kraju, który jest bardziej rozwojowy, jeżeli chodzi o technologię. Czyli nikt tam nie będzie robić problemu nikomu, ani utrudniać komuś życia, albo straszyć, że żyjesz w bańce i płacisz 150% podatku. Więc tutaj myślę, że jest bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Oczywiście można mieć zastrzeżenia co do ilości kryptowalut, jakie można kupić na BitBayu, no bo nie jest tego jakoś specjalnie dużo póki co, ale jestem przekonany głęboko, że wprowadzenie BitBaya na Malcie automatycznie ułatwi wprowadzanie kolejnych kryptowalut, no bo BitBay staje się giełdą teraz naprawdę już międzynarodową, która chce konkurować na światowym rynku, więc no jestem przekonany, że będą, że widzą tę konieczność, że trzeba wprowadzać tego dużo, bo plusem BitBaya jest to, że możemy kupować za złotówki, plusem Binance'a, że możemy kupować dużo różnych kryptowalut, także na ten moment te giełdy się uzupełniają i uważam osobiście, że warto mieć konto zarówno na jednej, jak i na drugiej. Tak czy inaczej, jeszcze tylko dla potwierdzenia, wpłaty złotówkowe na BitBay Malta będą robione na konto polskiego banku. Zastanawiacie się, jak to jest możliwe, jak to jest, że BitBayowi w Polsce bank wypowiadał konta złotówkowe, a na przykład ten sam bank albo inny polski bank BitBayowi nie będzie robić problemu maltańskiemu, który też będzie mieć przecież konto w polskim tym samym czy innym tam banku, ale do tej pory banki nie chciały BitBaya, a teraz nagle chcą, jak jest zarejestrowany na Malcie. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie przyjdzie KNF i nie powie, zablokujcie im to konto? Ano, odpowiedź jest prosta. Teraz to jest firma maltańska. I żeby zablokować konto w firmie maltańskiej, to musi ona działać nielegalnie po prostu. Bo ile to była firma polska, to można było straszyć, bo to jest nasze podwórko i możemy kogoś zastraszyć, przyjść do banku i powiedzieć, wypowiedzcie im rachunki bankowe, bo zrobimy wam problemy. Ale teraz, jeżeli bank polski obsługuje firmę maltańską, zagraniczną i polski rząd by sobie tam przyszedł i powiedział, zablokujcie im konta, to z tego się robi konflikt międzynarodowy. I raczej nikomu na tym nie zależy, bo to rodzi problemy natury gospodarczej choćby. Także i politycznej, i dyplomatycznej, i tak dalej. A oprócz tego BitBay, jak tutaj informuję, jest w momencie załatwiania stosownej licencji. Zobaczymy, co to będzie za licencja. Prawdopodobnie jakaś licencja, nie wiem, obrotu, coś w stylu giełdy Forex, czy giełdy tradycyjnej. Może licencja pośrednictwa finansowego. Zobaczymy, jak ona będzie opublikowana. Tak czy inaczej, to oznacza, że mają żelazny plan. Czyli, że nie dość, że będzie to firma zagraniczno-maltańska, to jeszcze mająca licencję międzynarodową na obrót środkami klientów, także niczego się już nie można doczepić i trzeba taką firmę obsługiwać, a bank przecież tak naprawdę się cieszy, bo jestem przekonany, że bank wcale nie był zadowolony z tego powodu, że został zastraszony i musiał BitBayowi usunąć konto. Przecież tam miliony obrotów, 10 milionów dolarów bodajże na dobę, no jakieś ogromne środki w każdym razie, bankowi się to opłacało. Znaczy na koncie bankowym oczywiście mniej niż na samej giełdzie, bo giełda też operuje kryptowalutami. Natomiast dalej potężne środki i bank będzie zachwycony, że w końcu może zgodnie z prawem i bez zastraszania urzędniczego dalej obsługiwać firmę BitBay. Więc wszyscy są zadowoleni. Czyli podsumowując, przejście dla nas na BitBay Malta nic w sumie nie zmienia. Oznacza tylko tyle, że nasze dowody osobiste, na przykład, czyli weryfikacje, są bardziej bezpieczne i najprawdopodobniej nigdy nie zostaną wykorzystane w złych celach, w jakimś opresyjnym pomyśle podatkowym. I możemy wpłacać złotówki, kupować kryptowaluty, działać, więc jedynie to akceptacja zgód i jeżeli masz gdzieś w jakichś bankach zapisane numery konta BitBayowego, złotówkowe, to sobie je po prostu zaktualizuj, żeby mieć właściwe. Tyle.
Także myślę, że nie ma, znaczy to wiem, że nie ma się czego obawiać, natomiast myślę, że wszystko teraz jest dla Was jasne, klarowne. Program afiliacyjny, czyli polecanie kont, również nie ma żadnych w tym zmian, także nie tracicie swoich poleconych osób, dalej macie prowizję, obojętnie czy oni się przeniosą do maltańskiego oddziału, czy się nie przeniosą. Wszystko dalej działa, także żadnych praktycznych zmian dla nas tutaj nie ma. Więc to jest profesjonalne przejście. Po prostu tak to się powinno w biznesie robić. Potężny, wielomilionowy biznes zmienia w ogóle kraj, przechodzi do innego podmiotu, a użytkownicy za bardzo tego nie odczuwają. Tak to się po prostu robi. Brawo BitBay, dzięki bardzo. Ci z Was, którzy konta na BitBayu jeszcze nie mają, mogą je założyć albo wchodząc na bitbay.net, albo klikając, jeżeli chcecie, w mój link polecający. Wam to nie robi różnicy, a mi robi. Miłego dnia Wam życzę, słyszymy się i widzimy na YouTubie oraz wkrótce już na webinarze o kryptowalucie EOS. Linka do tego webinaru znajdziecie pod tym nagraniem. Cześć!